Teraz konie niech na nas poczekają i naprzeciwko nas. Możemy trochę niżej? Okej. I teraz konie mogę startować. Teraz było idealnie. Możemy już teraz zrobić drugą parę lotnią. Dawaj tamciu, stawiaj się między nami a końmi. Roger. Możemy jeszcze jedno podejście zrobić i byśmy mieli. Zaraz sprawdzę tylko to złote ujęcie jedno. Czekamy chwilkę, bo będziemy pionowo za pionowo. Gdzie to wyszło? Stabilnie kamerę w takich warunkach to naprawdę tragedia. Mówiłem, że to będzie palić. Jak się odwrócimy z wiatrem, to będzie bardzo szybko. Także ja chcę zrobić dłuższą prostą, dlatego odlatujesz, byś miał czas się przygotować. Roger Adam, tylko tutaj złapałem takie noszenie, że 50 do góry poszedłem. I nas tutaj nie oszczędza. Fali nas w górę i w dół i na boki ruchu. Musisz być, Tomek, przed zamkiem i na połowie naszej...
możemy spróbować podejścia, ale tak samo jak teraz. Roger, słyszałeś, Tomek? Myślę, że tak, już mamy większość materiału tutaj, co dzisiaj tutaj przy zamku i przy koniach. Mamy radio, tylko tak, widzisz nasze samochody. To jest nie ta droga, tylko trzeba się cofnąć na ulicę i jechać pod kulą, natomiast dobrze fajne pole. Będziecie nas łapać, to lądowania. Słuchaj, jadę chmurzym, którą pole. Gdzie, którą drogą? Czekaj, bo ja do przodu nic nie widzę. Gdzie ty jesteś? Ale bo ja ciebie nie widzę. Widzisz Sławka? Rozumiałem, postawimy wam rękaw jeszcze. Dzięki bardzo. Badam tutaj, gdzie ta chatka będzie pierwsza, jak będę załatywał, druty są niskie, trzeba uważać, ale poza tym okej będzie. No też mi się wydaje, że to fajne pole będzie. Ja mam trzymać rykszę, czy tutaj nic nie zgodywać z rykszą manewrów. Po prawej rękawa. Roger, już wypchnięte. Dobra. A tak ręce mogę trzymać? Jak chcesz, żeby ci było wygodnie. Noga wykroczna, pamiętaj, mięśnie napięte. Obracajcie. Dobra, jest. W porządku. Pokaż mi się, bo mi się jeszcze nagrywa. Tylko pod słońce stoisz mi. Bardzo cię przestraszyłeś? Nie. Nie, ale faliło tak, że głowa mała. A ja w tandemie też takich nie latałem. Ale wiesz co? Chrzest to ty musisz przejść za taki lot. Bo mało paralotniarzy by się odważyło w takich warunkach w ogóle wystartować. A że ty jeszcze filmowałeś, to naprawdę szacun pełen. Lecisz ze mną? A dlaczego? Chodź, a co tam?